Marcin Dzieński i Klaudia Buczek zostali mistrzami Polski we wspinaczce sportowej na czas w gronie seniorów. Tarnowscy zawodnicy rywalizujący na warszawskim Makaku wrócili z workiem medali. Tarnów wypadł bardzo dobrze. Przywieźliśmy do Tarnowa 3 medale. 2 złote i 1 srebrny. Wśród mężczyzn ja wygrałem, tak, Marcin Dzieński. Wśród kobiet złoto zdobyła Klaudia Buczek, drugie miejsce Anna Brożek. Także jest to dla nas bardzo dobry wynik dla AZS PWSZ Tarnów i chyba wszyscy są zadowoleni. Trzeba tutaj powiedzieć, że Mistrzostwa Polski to najważniejsze zawody w sezonie w kalendarzu krajowym i oczywiście jest to dla nas taki sprawdzian przed Pucharem Świata i Mistrzostwami Świata i spisaliśmy się na medal. Świetne wyniki w Mistrzostwach Polski to dobry symptom przed zbliżającymi się Mistrzostwami Świata w Paryżu. W najbliższym czasie czeka nas Puchar Świata we Włoszech i najważniejsze zawody w tym roku, czyli Mistrzostwa Świata w Paryżu, do których jesteśmy bardzo dobrze przygotowani i zobaczymy, jakie będą rezultaty. Forma się buduje tak naprawdę, to jest jeszcze miesiąc, więc tak naprawdę przygotowania trwają i szlifujemy formę. Także na mistrzostwach myślę, że trzeba spodziewać się jeszcze lepszych czasów, jeszcze lepszego występu. Najważniejsza tegoroczna impreza dla wspinaczy rozpocznie się 14 września.